Słyszycie te wszystkie dźwięki? Nie, to wcale nie ja nagrywający w jakiejś oborze czy w czymś innym. To są odgłosy polskiej wsi, ale nie pochodzą one tutaj gdzieś za mnie czy cokolwiek w ten deseń, bo znajdujemy się w Landwirtschaft Simulator 2009, ale na modach, zgadza się. Od razu na wstępie tutaj powiem, że jak już wrzucałem filmiki z tej gry, no to pewnie zauważyliście, że zawsze one były na oryginalnej mapie, na oryginalnych maszynach, a dzisiaj postanowiłem spróbować czegoś, czego w sumie ja sam jeszcze nigdy nie zaznałem, a mianowicie pograć sobie właśnie dziewiątkę w LSA 2009 na polskich modach. Pobrałem sobie kilka polskich modów i już wam pokazuję, jak to wszystko tutaj wygląda. Znajduję się na Boćkowie, o ile mnie pamięć nie myli, jest to Boćkowo chyba 1992. I nie wiem, to jest dla mnie tak niecodzienny widok, widzieć tutaj cały ten interfejs dziewiątki, jednocześnie w połączeniu z polskimi modami. I tutaj od razu prośba do jakichś starych wyjadaczy farminga. Patrzcie, jeśli te przekrzykujące się krowy, koguty i wszystko inne troszeczkę mnie tutaj zagłusza, ale no, co ja poradzę. Jeśli są tutaj starsi gracze tej gierki, proszę was, żebyście opisali jakieś swoje historie, jak to wyglądało kiedyś, jak graliście sobie w tę gierkę na modach. No ja przyznam szczerze, że na dziewiątkę na modach się jeszcze nie załapałem. Jeszcze byłem za bardzo dzieciak, ale i no i internetu też wtedy nie miałem, żeby się o takich rzeczach jak mody dowiadywać dopiero później. Ale też wtedy była raczej 11-13. Więc cóż, no. Mam dzisiaj pobranych, tak jak już powiedziałem, kilka modów. Pierwszym z nich jest jakiś tutaj. Patrzcie, sobie muszę na słuchawkach przyciszyć. Mam tutaj MF-a 255, 255, jak zwał, z turem, którego za cholerę nie wiem jak operować, nie wiem jak to opuścić, nie wiem jak w ogóle ruszać tutaj tymi ramionami, nie mam pojęcia. Autostan T47, którego musiałem kupować chyba z 15 razy, bo za każdym razem, kiedy go już kupiłem, no to tepał się albo do góry nogami, albo jakoś wywalony na bok, albo dyszel był skręcony pod przyczepę, że nie mogłem totalnie podjechać, więc dopiero za 15 razem przyczepa zrobiła nie wiem, ze 20 koziołków w powietrzu, ale spadła idealnie na koła, także mówię, o dobra, teraz mi się uda podczepić i się udało. Jest tutaj też bizon, berem państwa. Ja teraz nie mogę przeskoczyć, no to o, dobra, nie musiałem. Mam tutaj bizona, pomarańczowy bizon, zobaczcie jaki stary jeszcze model tego kombajnu. Ale cóż, to wtedy to robiło robotę, tak? No polski kombajn, bizon. Tak, w grze. Możecie sobie jeździć bizonem w grze. Więc on sobie tutaj stoi, a to tylko dlatego, że brama mi się nie otworzyła przed nim, a przed MF-em normalnie. Można i tak. I jeszcze gdzieś tutaj miałem właśnie słynny już osławiony Farm Track 84WD, który nawet chyba do 22 jeszcze jest przekonwertowany. Więc no już... On się nie starzeje, ten ciągnik, nie? W dziewiątce był, a nawet w 22 można go zobaczyć. Zobaczcie, to jest stary model, wszystko w innym kolorze, ale jeszcze z 10 lat pociągnie ten model. Pozdrawiam tutaj Kamila, który stworzył filmik na temat właśnie tego Farm Tracka. I zobaczcie, on już tyle przeszedł, że on nawet na stojąco kopci. Co my będziemy dzisiaj robić? Może do tego w końcu przejdę. Plan jest oczywiście prosty, jak nie wiadomo co robić, to robimy żniwa, więc to pole tutaj próbujemy sobie dzisiaj wykosić, tylko teraz muszę zobaczyć jak na nie dojechać, bo tutaj jest jakiś rów, czy może od, to się mówi, od tyłu dupy, zejdziemy sobie jakoś, nie, dobra, czuję, że jakoś się tutaj uda nam przeprawić tym bizonem, teraz sobie mogę troszeczkę podgłośnić, żeby słyszeć te piękne dźwięki tego bizona. Żeby nie było, ja się tutaj w żaden sposób z tej gry nie śmieję, nie szkaluję, czy cokolwiek innego. O Jezu, ten model, pamiętam go z 13, z 15, z wieloma. O! A tam macie jeszcze przykład tego, o czym mówiłem, nie? Że ta przyczepa się w taki sposób właśnie kupowała. Żeby nie było, tak jak mówię, ja się nie śmieję z tej gry. W żaden sposób, ja jestem w pełni świadomy tego, że kiedyś tak wyglądała po prostu rozgrywka. Tak się kiedyś grało w te gry, no wiecie, no co w tamtych czasach mieliście oprócz LSA 9? LSA 2008 albo Sim Traktor.
Albo jakieś gry przeglądarkowe, typu Farmerama czy coś innego. Dobra, Bizon dostał po łypie teraz. Więc prosimy sobie na prędkości 1. O kurde, to jest ta puszysta słoma tutaj zastosowana. Ja pierdzielę, jak to wygląda, nie? Ja LS-a 9 na modach widziałem do tej pory tylko na filmikach, nie? Na YouTubie. Uwierzcie mi, nie grałem nigdy w 9 na polskich modach. To wygląda tak klimatycznie, jak na tych wszystkich starych filmach. Jeszcze tylko brakuje jakiejś starej muzyki, nie? Coś pięknego po prostu. Dożyliśmy czasów, kiedy... Spójrzcie, no... Kiedy ludzie grali w 9, już obchodząc temat od początku. Ludzie grając w 9 mieli pewnie takie wow, jak to wygląda, nie? Że kurczę, w końcu coś lepszego niż Sim Tractor, albo lepszego niż LS2008, że w końcu mogę sobie tutaj na polskiej mapie pojeździć, mogę sobie na polskich tutaj jakichś modach pograć, nie? Mogę sobie kupić Bizona, mogę sobie nim kosić, jak na przykład na usługach, jak w realu. Podejrzewam, że dużo osób sobie właśnie w ten sposób tłumaczyło tę rozgrywkę w tej grze. Też już mamy 65% w Bizonie, więc szykujcie się na sporo sypania tutaj. Wiecie, i wtedy się ludzie tym jarali, nie? Że coś innego niż te oryginalne maszyny, coś innego niż Sim Tractor. Rewolucja, nie? Po prostu jednym słowem. Potem pewnie, jak już ludzie zaznali tej jedenastki, wszystkich tam lepiej wykonanych modów, no to już mieli takie, no nie no, 9, no to tam gorzej było, nie? Do 9 nie ma co wracać. 13 to już, wow, to już całkiem w ogóle pogrom kościowy. I o 9 każdy zapomniał na jakiś czas, okej, już musimy sypać. Co mi się podoba, co jest piękne tutaj, to chyba sami widzicie już. No dobra, możecie teraz pomyśleć o dwóch rzeczach w sumie. Możecie pomyśleć albo o słomie, albo o ściernisku. Chciałem powiedzieć o ściernisku akurat tutaj, ale po chwili zobaczyłem, że słoma też ładnie wygląda. Może widać takie wyraźne rządki, że tutaj jest jeden, drugi, trzeci. Ale z daleka, kiedy sobie tak przymrużymy oczy, to ściernisko wygląda lepiej niż w 22. Słoma może wyglądała lepiej w 11, ale o, z tej perspektywy to wygląda lepiej niż w 22. Powiedzcie mi, że nie. To ściernisko i ta słoma. No, coś pięknego. I o czym chciałem powiedzieć, że dożyliśmy czasów, kiedy po latach, dosłownie po jakichś prawie że 15 latach, wracamy do tej gry i znowu mamy reakcję wow. Wtedy to było wow, bo nie było nic lepszego i to było najlepsze, na co było tak naprawdę no technologicznie i tę grę, i modmakerów stać. A teraz wracamy po tych, tak jak mówię, prawie 15 latach do tej gierki. I po raz kolejny mamy tutaj reakcję wow, ale dlatego, że widzimy jak to wyglądało kiedyś, nie? Że przypominamy sobie, jeśli ktoś grał, jak to kiedyś wyglądało. To jest niesamowite, że po takim czasie ta gra nadal potrafi zaskakiwać, nie? I rada ode mnie? Wy też dajcie się zaskoczyć. Poszukajcie sobie jakichś modów do 9. Naprawdę mi to zajęło kilka minut, żeby to sobie znaleźć. Poszukajcie sobie modów do 9, pobierzcie i pograjcie. To jest choćby dla samego feelingu, to jest coś innego niż 22. To jest coś innego niż to, do czego jesteście przyzwyczajeni. Naprawdę. Ja teraz grając w to, czuję się, jakbym znowu miał kilka lat. Mimo, że nie grałem, tak jak już mówiłem, w... Zobacz, tutaj nawet błoto mamy na drodze. Mimo, że ja nie grałem w 9 na polskich modach. Wow, to rzeczywiście jest utrudniony przejazd przez to. Bym się tylko całkiem nie zaklinował. Udało się. Czuję się jak dziecko, bo... Ja sam dobrze pamiętam to uczucie właśnie, kiedy... Jako dzieciak się grało w te wszystkie gry, jakieś demówki, jakieś, wiecie, niepełne wersje gier. I tak naprawdę co tylko się dało, to człowiek grał. A kiedy zobaczyłem, że jest coś takiego jak gry rolnicze, no to wtedy już zupełnie, nie? Od tego się wszystko zaczęło z tymi farmingami.
Zobaczyłem właśnie LS-a 9, co prawda na oryginalnych maszynach, ale zobaczcie, jak bardzo teraz moje codzienne działania się na tym opierają, nie? Jak nie robię czegoś do farminga, to sobie gram, to sobie nagrywam. Podjedziemy tym farm trackiem, chcę go wam też pokazać, tak żebyśmy ustawili sobie wszystkie maszyny tam mniej więcej w jednym miejscu. Kamera jest tutaj na odwrót, jak ja przesuwam myszką w lewo, to mi się podnosi, się zresztą widzicie, co robi. Jest to bardzo... Góra, dół działa normalnie, a lewo, prawo jest odwrócone. Zobaczmy, jak farm track nam tutaj przebrnie przez błoto. No, aż z przeskokiem. Też sobie przejdziemy tutaj brzegiem, żeby nie gnieść kukurydzy. Więc no, spójrzcie tylko, no... Coś pięknego po prostu. 22 może ma i lepszą grafikę, i więcej jakości w tych wszystkich maszynach. I to o wiele więcej jakości. Ale ja już to kiedyś chyba mówiłem, że ta gra ma coś. To jest 9. Tam 11. Wybaczcie, że teraz jadę po zbożu, ale naprawdę tutaj jest wąsko i nie wiem, jak inaczej mógłbym sobie to rozplanować. Te stare LS-y, farmingi, jak chcecie to nazywać, tak możecie, mają coś, czego 22, 19, ogólnie tym nowszym farmingom brakuje. Takiej duszy. W tym sensie, że spójrzcie na to, jak my patrzyliśmy kiedyś, przynajmniej ja mogę to, myślę, że powiedzieć tutaj z perspektywy osoby, która no, była dzieckiem jeszcze w czasach, kiedy nie było, wiecie, takiej technologii, jak jest dziś i tak dalej. Nie chcę tutaj przymieć jakiś typowy boomer, który będzie się rozczulał nad tym, że o, kiedyś to było, kiedyś to się grało, a teraz to jest, wiecie, ogólnie typowa gadka typu kiedyś było, teraz nie ma. Ale tak jak mówię, w żaden sposób nie chcę tak brzmieć, ale po prostu nie wiem, no myślę, że większość osób może sobie na przykład taką 17 czy 19 kojarzyć jako taki farming dzieciństwa. No dla mnie osobiście to była, myślę, że 11 i 13. I kiedy byłem jeszcze tym właśnie małym dzieciakiem, to pamiętam, że tyle razy chciałem właśnie sobie tak. Była jakaś na przykład akcja, wiecie, w rzeczywistości, jakieś żniwa u nas na gospodarstwie. To tylko nie mogłem się doczekać, aż, nie wiem, wrócę do domu i sobie pogram tego LS-a, 11, i sobie na przykład pokoszę tam kombajnem, nie? Gdybym ja tylko wtedy wiedział o modach. Dopiero w 13 tak naprawdę się dowiedziałem. Ja bardzo długo nie miałem internetu i to dlatego. I ja jestem tylko w stanie sobie wyobrazić to, jaki klimat właśnie tych prawdziwych żniw musiały czuć osoby, które sobie już właśnie w czasach 9 grały tymi wszystkimi bizonami i tak dalej. Przecież to dla dziecka w tamtych czasach sama możliwość pogrania na komputerze w grę rolniczą była już w czymś, wiecie, takim wow, nie? Ciągnikiem, kombajnem mogę pojeździć. A tutaj, kiedy dodamy jeszcze do tego, że rzeczywiście taka osoba mogła pojeździć maszynami, które widziała na przykład tego dnia na polu u siebie, no to to już, tak jak mówię, mogę sobie tylko wyobrazić, jak niesamowicie ta osoba się mogła wtedy czuć. W ogóle tak wcześniej mówiłem, że to jest kukurydza, ale to chyba nie jest kukurydza. Nie wiem, tak przez sekundę tylko spojrzałem. Wiecie co? Ja sobie odczepię teraz tę przyczepę i spróbujemy farm trackiem podjechać. Zobaczymy, czy on będzie miał więcej mocy, żeby to ciągnąć, bo coś ten MFX tak tutaj słabo daje sobie radę. Czekajcie, jeszcze cofnę kawałek. W ogóle nie wiem, czy wy to słyszycie, ale ja osobiście dopiero teraz w dźwiękach tego farm tracka, nie wiem, czy ja powiedziałem wcześniej Forsheeta, czy teraz mi się ubzdurało, że tak powiedziałem, ale jeśli powiedziałem Forsheeta, to przepraszam. Chodziło mi oczywiście o farm tracka. Posłuchajcie jego dźwięków. Ja tam słyszę jakieś radio w tle. Jakby jakiś fragment piosenki się zapętał. Jeśli nie usłyszeliście, dajcie sobie naprawdę na full głośność ten fragment przed chwilą. Jezu, jak ten Forsheet szarp. Znowu powiedziałem Forsheet.
Jak ten farmtrak sobie szarpie przyczepą. Ale to wtedy jeszcze te wszystkie kolizje i tak dalej, to było totalnie mniej dopracowane niż teraz. Chociaż teraz też te przyczepy się często przesuwają. Dobra, podjechaliśmy, gasimy i z powrotem do Bisona. Do Purdona tutaj. Więc te czasy już myślę, że nie wrócą, nie? Takiego... Kurczę, no nie wiem jak to nazwać, ale chodzi mi tutaj o... Nie wiem, taką beztroskę. Ja to też mogę właśnie interpretować w ten sposób przez to, że sam już przestaję się czuć młodo. Prawda, no dopiero będę miał teraz 10 listopada 22 lata, tak ktoś może powiedzieć, że łe, to jeszcze ty młody jesteś. Ale jak rozmawiam z osobami, które mają po te 17-16 lat nawet, czasami mniej, czasami więcej, to kurczę, czuję się już taki, wiecie, stary poniekąd, nie? Gdyby nie YouTube, gdyby nie wy, to myślę, że czułbym się jeszcze bardziej staro, a tak jednak nie wiem. To jest fakt, że zajmuję się tym YouTube'em już od paru lat, no to tak sprawia, że mniej czuję się staro. Praktycznie od kilku lat robię do tej gry to samo. Nadal się obracam w tym świecie farminga i to mi pozwala się też czuć nadal społecznością tego wszystkiego. Częścią po prostu. Ale no... Kurczę, no spójrzcie na to i... Powiedzcie, czy to nie jest na swój sposób takie, kurcze, aż wywołujące taką, może nie łzę, wiecie, że tutaj nie wiadomo jak się rozczulać nad starymi czasami, ale takie wspomnienie czasów, które już myślę, że właśnie nie wrócą, nie? Jednak ten postęp tego wszystkiego, ten świat, zobaczcie, ile teraz się dzieje, nie? Wtedy te czasy były jakieś prostsze. No ale dobra. Bo ja się tutaj rozgadałem. A nie chcę też robić wam jakiegoś tasiemca tego odcinka. Więc ludziska. Polecam naprawdę z całego serducha, żebyście sobie pobrali kilka modów. Kilka wystarczy. Nie każę wam grać tutaj cały dzień w tę grę. Bo podejrzewam, że jednak przeskok technologiczny z wyski dwójki na dziewiątkę może być dla niektórych szokiem. Ale znajdźcie sobie kilka modów, odpalcie i chociaż kilkanaście minut pograjcie, bo to jest nawet 11 na modach nie dała mi takiego uczucia jak tutaj ta 9. Tutaj już widać jest naprawdę tą archaiczność tego wszystkiego, te tekstury, sposób w jaki w ogóle to wszystko, przecież ja tej mapy nie wrzucałem do mods, ja musiałem oryginalną mapę usunąć i wrzucić tą, więc tak to wtedy nawet działało. Coś niesamowitego, polecam tak jak mówię każdemu. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli chcecie mnie wesprzeć w zbiórce na nowy komputer, żeby już tej 22 nagrywać dla was materiały w lepszej jakości, link do zbiórki macie w opisie. Na koniec każdego odcinka będę czytał te wasze wiadomości. Nie chcecie, nie musicie. To jest tylko tutaj taka moja, może nie nawet prośba, ale no, po prostu informacja dla was. Nieważne, nie przeciągam. Dziękuję wam za obejrzenie. Trzymajcie się cieplutko, do następnych odcinków, na razie i cześć. Dzielcie się historiami, nie tylko z tej gry, ale ogólnie z tamtych lat. Chęcią to przeczytać. Na razie.